Staż w Polsce był doskonałą okazją, by zobaczyć i zrozumieć, jak powinna działać służba publiczna. Na Ukrainie chcemy budować nowe europejskie państwo. Ten wyjazd zainspirował nas do myślenia o wielkich zmianach, a zdobyta wiedza z pewnością pomoże w usprawnianiu służby publicznej na Ukrainie. Wspaniale było móc zobaczyć na własne oczy, jak funkcjonuje NIK. Od tak szczegółowych i praktycznych kwestii jak struktura organizacyjna, po rozmowy z kierownictwem tej instytucji. Ważne były też wyjazdy do oddziałów terenowych, by przekonać się, jak NIK zorganizowana jest na poziomie lokalnym. Dowiedziałam się więcej o zarządzaniu ryzykiem oraz o funkcjonowaniu samorządów. Szczególnie ważna jest dla mnie kwestia reformy decentralizacyjnej. Cieszę się, że Polska, która sama przeszła przez taką reformę, chce pomagać w jej przeprowadzeniu na Ukrainie. Przyglądaliśmy się nie tylko organom kontroli i ich pracy, ale także działaniu samorządów, temu jak współpracują na poziomie lokalnym oraz przeprowadzonym w administracji reformom. Jestem bardzo zadowolona. Program stażu był świetny, a Polska zostanie w mojej pamięci na wiele, wiele lat. Mam zresztą nadzieję, że przyjadę tu jeszcze nie raz. Mam też nadzieję, że dzięki Polsce i innym krajom zapanuje wreszcie pokój. Wspaniale było móc tu być, uczyć się, badać i odkrywać. To dało nam okazję, by lepiej zrozumieć Polskę, którą do tej pory znaliśmy wyłącznie z mediów, książek, prasy, internetu. Teraz wiemy znacznie więcej o naszych najbliższych sąsiadach, lepiej was rozumiemy. Mamy poszerzoną perspektywę. Ta, z którą tu przyjechaliśmy, a ta, z którą wyjeżdżamy, bardzo się od siebie różnią. I za to właśnie jesteśmy wdzięczni.